Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Sasin, witam Państwa. W studiu Roman Sądej, radny Gorzowa, Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam Państwa. Zacznijmy od tego, co wczoraj wydarzyło się na bulwarze przy strefie kibica. Doszło do bójki Gruzinów z Turkami po meczu Turcja-Gruzja. Turcy zwyciężyli 3-1. Gruzini grali bardzo dobrze, ale źle się zachowali kibice na bulwarze, którzy wszczęli tam dość dużą awanturę. Czy jako radny uważa Pan, że tam powinna być jakaś większa ochrona? Na pewno trzeba potępić tego typu zachowania kibiców, ale widzimy, że to nie tylko kwestia Gorzowa. To podobne konflikty pomiędzy tymi grupami kibiców były zauważalne w Niemczech. Nawet na meczu. Niemieckie służby też miały zaostrzony rygor i nie do końca da się wszystko przewidzieć. Jasne. I uniknąć. Natomiast analizując układ spotkań i potencjalne relacje pomiędzy narodami, można wskazać mecze, które w takiej terminologii ochrony nazywa się meczami podwyższonego ryzyka. No i to był jeden z takich meczy, gdzie można było się tego typu zachowań spodziewać. Ja nie znam ilości cudzoziemców w społeczności tureckiej i gruzińskiej w Gorzowie, ale pewnie policja takie dane posiada, więc można było ten dozór policyjny nad tym konkretnym meczem zwiększyć. Jeżeli nie, no to przynajmniej teraz szybka analiza, jak podejść do kolejnych. Bo mecze jeszcze będą. Strefa będzie, a najgorszym rozwiązaniem dla gorzowskich kibiców byłoby to, gdyby po kilku takich zderzeniach prezydent podjął decyzję o zamknięciu strefy kibica, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, a służby przygotują się do takich meczy podwyższonego ryzyka znacznie lepiej. Kończąc ten temat, ja wyjaśnię, bo dostaliśmy komunikat z policji, która informuje, że jakby starano się zabezpieczyć to miejsce, z rozmowy z właścicielem pobliskiej restauracji wynikało, że tam będzie ochrona, stąd policja jakby tam tak mocno nie interweniowała. Natomiast policjanci w momencie, kiedy tam się udali, stwierdzili, że sprawcy tej bójki po prostu, słysząc sygnały policji, uciekli. Kończymy temat. Prezydent Gorzowa z absolutorium, ale klub PiS wstrzymał się od głosu. Dlaczego? Tak, ponieważ po pierwsze oczekiwalibyśmy, aby raport, który był prezentowany o stanie miasta, był jakąś formą wyznaczenia kierunków pracy prezydenta rady na obecną kadencję. Ten raport był bogaty w treści, trzeba było się dobrze wczytywać, ponieważ informacji o obszarach, które podlegały takiej ocenie, w raporcie było sporo. Wiele wydarzeń, które pozytywnie były odbierane przez mieszkańców, ale same fakty, liczby, zestawienia niczego nie dają, bo brakowało nam takiej wizji tego, co się udało, na czym nam zależy, żeby utrzymać w kolejnych latach, co należy poprawić. No i tego kryterium sukcesu, a kryterium sukcesu zawsze w takim raporcie jest jakieś odniesienie do wskaźników mierzalnych. Tutaj takich wskaźników nigdzie nie było. No i ja starałem się chociażby w swoim wystąpieniu pokazać takie przykłady, gdzie tej informacji zabrakło. Pierwszy z brzegu przykład, bardzo bliski mojej aktywności zawodowej, to sektor edukacji. Ładne zestawienie dotyczące liczby uczniów, liczby szkół, oddziałów, sukcesu gorzowskich uczniów. Natomiast pytanie, co wobec zmniejszającej się demografii w Gorzowie ze szkołami, które niebawem mogą mieć problem z zapełnieniem oddziałów. Czy my jesteśmy przygotowani na zmniejszoną liczbę uczniów? Jakie decyzje będziemy podejmować? Czy będziemy likwidować jakieś szkoły? Tu tych sygnałów mi brakowało. Podobnie kwestia nowych osiedli. Czy planujemy budowę placówek oświatowych na tych osiedlach? Czy będziemy szukać rozwiązania innego, aby dzieci miały ułatwiony dostęp do edukacji? Ale rozumiem, że będzie pan o to pytał. Ja oczywiście, no 5 lat macie. Ja oczywiście będę o to pytał i kończąc swoje wystąpienie przekazałem panu prezydentowi
wytyczne dotyczące opracowania raportu o stanie gminy, no, autorytetu dla pana prezydenta również, jakim jest Fundacja Batorego, i tam te wytyczne wskazywały jednoznacznie, jak ten raport powinien wyglądać. Mam nadzieję, że doczekamy się kolejnych raportów bardziej merytorycznych w treści, więc to był pierwszy zarzut. Drugi zarzut to kwestia tego, jak były realizowane zadania w ubiegłym roku. No, takim sztandarowym przykładem są inwestycje gorzowskie. Były robione zawsze po terminie, zawsze wychodziły jakieś niedoróbki. W kampanii żeśmy dużo o tym mówili, ale co nas najbardziej zabolało, to to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości z końcem roku 2022 przeznaczył 250 milionów na budowę obwodnicy w Gorzowie. I w ubiegłym roku nic się w tym zakresie nie działo. Tej informacji też w raporcie nie było. Dopiero kiedy zaczęliśmy o tym mówić, to prezydent wyjaśnił na Radzie, dlaczego tak się stało. A co mówił? Bo były przetargi. Ten pierwszy etap przecież jest realizowany. Kwestia odcinkowania obwodnicy została w tych przetargach podważona. W tej chwili się szuka rozwiązania innego i jest deklaracja, że w lipcu powinniśmy rozpocząć procedurę przetargową na budowę obwodnicy, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy już ponad rok czasu po terminie przyznania środków, więc no nie tak powinno wyglądać planowanie i to były nasze uwagi, które staraliśmy się wyartykułować. Były też takie wrzutki w raporcie, które niczemu nie służyły, bo stwierdzenie o tym, że mamy azbest w mieście i bez żadnej informacji, co my z tym robimy, jaki program wspierania, bo wiemy, jakie niebezpieczeństwo niesie dla zdrowia azbest dla mieszkańców. Też nie można było w tym raporcie znaleźć informacji, jakie są plany na najbliższe lata. No wie pan, i tak można byłoby mnożyć tych obszarów. Ja nie chciałbym tutaj zanudzać naszych słuchaczy, ale raport będzie dostępny na pewno na stronie urzędu i zachęcam mieszkańców do zapoznania się i do wyrobienia sobie swojego zdania. A nie jest też tak, że macie prezydentowi za złe to, że zaczyna współpracę mocniejszą i chyba już sformalizowaną, dowiemy się za 20 minut z Platformą Obywatelską? To nie był taki... Nie mamy tego za złe prezydentowi, bo prezydent musi tak budować poparcie w Radzie, aby miał szansę realizowania swoich pomysłów na miasto. Natomiast wczoraj już jednoznacznie została pokazana koalicja, jaka zawiązała się w mieście. No, Iwona Olek przychodzi do MZK. Iwona Olek, jeden z lepszych prezydentów w tym obszarze, w którym zarządzała w ostatnich latach, przechodzi do MZK. Natomiast czekamy na kandydaturę Platformy Obywatelskiej. No i ponoć pani. Ponoć pani, ale ponoć te pani na P, ale poczekamy, damy się wypowiedzieć panu prezydentowi. O 9:30 pewnie będziemy wiedzieć. Natomiast co jest ciekawe w tym zakresie, to to, że będzie to duże wyzwanie dla Platformy, ponieważ no, trzeba będzie wejść w obszary, które funkcjonują we współpracy samorząd, lokalny samorząd wojewódzki. Myślę tu o funduszach unijnych. No i mając przedstawiciela w sejmiku w postaci przewodniczącego z Gorzowa, mając wiceprezydenta z doświadczeniami w tym zakresie. No i władzę w sejmiku. Możemy oczekiwać tego i władzę w sejmiku większościową. Możemy oczekiwać tego, że te pieniądze z funduszy unijnych będą dzielone przynajmniej sprawiedliwie pomiędzy Gorzowem i Zieloną Górą. Chyba po to prezydent to robi. Jeżeli to się sprawdzi, no to pogratulujemy panu prezydentowi. Natomiast jeżeli nie, no to będziemy widzieć jednoznacznie. Będziecie recenzentami. Kto ma jaki wpływ na miasto? My jako klub pięcioosobowy w Radzie od początku zakładaliśmy, że będziemy klubem opozycyjnym i nie chcemy być taką opozycją, która milczy.
Ale to wczoraj też było widać na sesji, że w dyskusji nad raportem... Braliście udział. Braliśmy aktywny udział i poza nami radna Kozak zabrała głos i to były jedyne wystąpienia radnych, więc na pewno głos Prawa i Sprawiedliwości będzie słyszalny na sesjach. Pytałem o absolutorium i o wotum zaufania, bo absolutorium daje się za wykonanie budżetu ubiegłorocznego, za którym głosowaliście jako PiS poprzedni klub. Wotum zaufania to dotyczy właśnie tej dyskusji nad raportem, ale wy jako Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziliście, mieliście swojego wiceprezydenta, ale takiej formalnej koalicji z prezydentem nie zrobiliście. Żałujecie to dziś? Myśmy nigdy nie byli w koalicji z prezydentem, natomiast potrafiliśmy się porozumieć w sprawach, które dotyczyły rozwoju Gorzowa. I Artur tam, Radziński gdzie Prawo wtedy, i Sprawiedliwość tak, było w stanie pomóc pozyskać środki zewnętrzne, to nie odmawialiśmy takiej pomocy prezydentowi. W ten sposób udało się przekierować środki chociażby z funduszy rządowych w znacznej ilości dla miasta Gorzowa i inwestycje, które w ostatnich latach były robione, były dzięki tym środkom, więc oczekiwałbym takiej skuteczności od obecnej koalicji popierającej pana prezydenta. Jak pan myśli, ile ta koalicja może przetrwać? Całe 5 lat, czy będą jakieś wezbrane wody i zawirowania? Trudne pytanie, bo pierwsza rzecz... Chociaż koalicja to też złe słowo, bo nie wiemy, co się stanie 9.30. Właśnie. Powiem tak. Po pierwsze pytanie, jaką wizję na przyszłość widzi dla siebie pan prezydent. Jeżeli nie zostanie zmienione prawo... To jest jego ostatnia kadencja. To jest jego ostatnia kadencja. Jeżeli chce być aktywny w życiu miasta, musi pomyśleć, jaką drogę wybrać. Myślę, że indywidualne działania bez wsparcia zaplecza w postaci struktur, które pracują w czasie kampanii, wielokrotnie w Gorzowie pokazały, że nie przynoszą skutków w postaci zwycięstwa wyborczego, więc ten pragmatyzm pewnie gdzieś tam pan prezydent z tyłu głowy ma. Albo liczy na zmianę prawa, bo o tym też się mówi, że Platforma będzie chciała zmienić przepis, który kończy dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów. No i wtedy otwiera się ścieżka na kolejną kadencję, ale zbyt dużo czasu przed nami, żeby o tym w tym momencie przesądzać, bo to 5-letnia kadencja w polityce to jest naprawdę szmat czasu i dużo rzeczy może się zmienić. A tak swoją drogą, pan startował w ostatnich wyborach nie tylko do Rady Miasta, ale także na prezydenta. Trzeci wynik. Tam solidna liczba głosów. W tej za 5 lat, jak pan myśli, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało kandydata Romana Sondeja? Czy może ktoś inny się pojawi na horyzoncie? Decyzja będzie podejmowana kolegialnie. To nie jest tak, że jestem jedynym kandydatem, którego nie można zastąpić. Jest też naturalna zmiana pokoleniowa, więc mamy czas na to, żeby przedstawić kandydata, który być może przekona mieszkańców do tego, aby warto było postawić na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja cieszę się z tego, że te sygnały, które w kampanii wyborczej miałem okazję kierować do mieszkańców, związane z programem, który żeśmy opracowali, zaczynają być pomału wdrażane przez prezydenta i koalicję, bo pomysł bezpłatnej komunikacji dla uczniów w gorzowskich szkołach był pomysłem Prawa i Sprawiedliwości. Ja argumentowałem, że... A tu się chyba nie zgodziłaby Platforma, bo Platforma mówi, że to ich pomysł. Platforma mówiła szerzej i tu już się zastanawiałem, czy ten pomysł jest realny, bo Platforma mówiła w ogóle o darmowej komunikacji. To taka różnica właśnie w programie. Natomiast ja argumentowałem swoją zmianę w ten sposób, że subwencja na ucznia daje znacznie większe korzyści dla budżetu niż wyłożenie pieniędzy za dojazdy bezpłatne dla uczniów. I stąd był mój pomysł na to, żeby tych uczniów zwolnić. Myślałem jeszcze o seniorach na podstawie legitymacji emeryta, żeby można było umożliwić też darmowe przejazdy dla seniorów.
seniorów, czekam na ten ruch również prezydenta i Platformy i wtedy powiem, że no, nasze pomysły nie były złe. Jedno jest pewne, Jacek Dreczka rozmawiał w TVP Trzygorzów z gorzowskimi uczniami i tam dowiedziałem się, że i to zaskakująca grupa, właściwie wszyscy pytani przyznali, że młodzież to jeździ na gapę, więc żadna dla miasta strata, ale z drugiej strony bardzo ważna kwestia, bo powiązanie pewnych przywilejów z kartą mieszkańca, z byciem mieszkańcem Gorzowa przy tych problemach demograficznych, może Gorzów zacznie robić więcej, żeby gorzowianie korzystali na tym, że są. Karta metropolitalna też była pomysłem Prawa i Sprawiedliwości, więc cieszę się, że ktoś na to zwrócił uwagę, bo dużo się mówi o tym, żeby Gorzów się rozwijał. I teraz jak my możemy przekonać gminy do tego, że warto byłoby się połączyć z Gorzowem? No tylko w taki sposób, że będą mieli ewidentne korzyści. A te korzyści musimy pokazać, że mieszkańcy Gorzowa, ci, którzy, a może nawet szerzej, nie mieszkańcy, bo jest możliwość pozyskania tych ludzi, którzy mieszkają w gminach podgorzowskich, przekonania do tego, aby podatki odprowadzali w Gorzowie. I na podstawie takiego oświadczenia w dużych miastach daje się przywileje mieszkańca. I jeżeli ten ruch uda nam się zrobić, no to pomału będziemy widzieć coś takiego. Aha, ci z Gorzowa to mają na przykład tańszy bilet w komunikacji, tańszą strefę parkowania, mają pierwszeństwo przyjęciu dzieci do przedszkola. A my nie. I zaczniemy wtedy inaczej rozmawiać, z innej pozycji, o tym, że może warto w takim razie przyłączyć się do Gorzowa. Musimy już powoli kończyć. Myśli pan, że ta pięciolatka będzie skutkowała, czy też podjęte zostaną jakieś konkretne działania, bo to, o czym mówimy, chyba trendu nie odwróci. Do Gorzowa nagle nie przybędzie 50 tysięcy osób, a prawda jest taka, że jeżeli spadniemy poniżej 100 tysięcy, no to już nie będzie was 25. Tylko 23. I tutaj radnych. Trzeba pamiętać to, o czym mówi prezydent, że w tych gminach MGP6, czyli w tym związku gminnym, który jest wokół Gorzowa, mamy prawie 180 tysięcy mieszkańców i trzeba znaleźć klucz do tego, by przekonać te gminy, że warto wejść w szerszą współpracę z miastem, warto być może rozważać przyłączenie do miasta, bo to służy obu stronom. Jeżeli to uda się zrobić, no to tą tendencję odwrócimy. 5 lat to jest sporo, ale to działanie nie będzie działaniem jednorocznym. Do tego trzeba podjąć pracę już dzisiaj. I dyskutować. Brakuje mi tej dyskusji z samorządami gminnymi w wielu poprzednich latach. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli ta dyskusja zostanie uruchomiona, zaczniemy się traktować po partnersku. Łatwiej będzie przekonać najpierw sołectwa, może potem gminy do tego, żeby połączyć się z miastem. Zobaczymy. Roman Sondej, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po 9:00. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz.